Czy miejski Ignis sprawdzi się także z daleka od asfaltu? W Suzuki Show zapraszamy na przygodę z prześwitem, przetestujemy napęd na 4 koła, a także pokażemy, jak powinien być zaprojektowany współczesny samochód. Suzuki Show, zaczynamy! Poznajesz ten przewodnik? No oczywiście, rarytasik, antykwaryczny, za całe 20 zł. Rok wydania 65. No właśnie, i pewnie dlatego nic nie znalazłem tutaj ani na temat Wida, ani na temat tego, co tam zobaczyliśmy. A powinniście zwiedzać Dolny Śląsk, bo cudze chwalicie, swego nie znacie. Rafał, proszę cię, naprawdę, no testowanie Ignisa wychodzi ci znacznie lepiej. Poety to raczej z ciebie nie zrobią, choć jest ktoś, kto może jeszcze nauczy go rysować. Kiedy my się znamy? Rafał, jak się poznaliśmy, to mówiłeś jeszcze wtedy do mnie, panie redaktorze. Ja wszystko rozumiem. Ja rozumiem Wrocław, twoje rodzinne miasto. Zobacz, tylko, jak to ładnie. No ładnie, tylko wytłumacz mi, co my tu właściwie robimy. Rafał, samochód to nie tylko tabelki, osiągi, dane techniczne. Samochód to również dzieło sztuki. Użytkowej, ale dzieło sztuki. Podam ci prosty przykład. Uważasz, że nie wiem, ludzie, którzy idą ulicą, oglądają się za samochodem, robią to dlatego, że samochód pali 4,5 litra na 100 km? Nie! Jeszcze raz ci powtarzam. Samochód to dzieło sztuki. Za chwilę pojedziemy tam, gdzie są ludzie, którzy doskonale to rozumieją. Ale póki co jest korek. Jaki korek? No korek poranny. I dlatego mamy hybrydę. Rafał, no proszę cię, czy ty słuchasz, co się do ciebie mówi? Słucham, ale też Wrocław oglądam. Samochód to dzieło sztuki. Tak, samochód zdecydowanie to dzieło sztuki, tyle że sztuki użytkowej. Sztuka czysta niekoniecznie musi się podobać, natomiast sztuka użytkowa ma taką funkcję, powinna się podobać. Czyli można powiedzieć, że projektanci Suzuki Ignis trafili w dziesiątkę, bo ten samochód zdecydowanie podoba się większości ludzi. Tak, w ogóle wpisuje się w trend projektowania współczesnych samochodów w zupełnie inny sposób niż było to lata temu. Auto przestało być takim obiektem pożądania, pewnego nabożeństwa. Stało się jednym z przedmiotów, które nas otaczają na co dzień i bardziej jest traktowane przez młodych ludzi jako gadżet, jako fajnie zaprojektowane coś, co chce się mieć. I myślę, że ten samochód się właśnie wpisuje w taką współczesną tendencję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Do bardzo widzenia. Dziękuję, do zobaczenia. Ja również chciałem podziękować. Rafał, odstaw to dzieło sztuki i chodź, bo mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Klasyk powiedziałby, Ignisy mi się w oczach mnożą. A to dlatego, że tak naprawdę, Rafał, jesteśmy dopiero na początku tej naszej przygody. No to który wsiada do którego? Wiesz co, zdajmy się na los. Lewa czy prawa? Proszę bardzo, ten jest twój. Masz skrzynię CVT. Czyli mam automat. Ale ja mam napęd na 4 koła. I pomyśleć, że spośród 18 wersji kolorystycznych ja wybrałem taki mocno beżowy. Panie profesorze, całkowicie się z panem zgadzam. Ten samochód nikogo nie pozostawia obojętnym. Być może dlatego, że ma w sobie tę odrobinę ekstrawagancji, żeby się bardzo podobać. Choć Suzuki Ignis jest typowym przedstawicielem miejskich mini crossoverów, zaskakuje przestronnością wnętrza. Na przykład ja nie mam najmniejszego problemu, żeby przyjąć wygodną pozycję za kierownicą, a jednocześnie pozostawić wystarczająco dużo miejsca dla tych, którzy będą podróżowali na tylnej kanapie.
To znaczy, ja nie mam problemu, żeby przyjąć wygodną pozycję, natomiast nie wiem, jak to wygląda w wypadku Rafała. Wsiada się do niego wysoko i siedzi wygodnie. Widać wszystko dookoła. A poza tym samochód ma podwyższony prześwit. W związku z tym doskonale radzi sobie na takich dziurawych asfaltach, ale też z miejskimi przeszkodami typu wysokie krawężniki czy przejazdy przez tory tramwajowe. Ten model zadebiutował w 2000 roku. Wtedy pojawił się Ignis pierwszej generacji. To był pierwszy mini crossover, czyli niewielki samochód miejski z większym prześwitem, dodatkowo jeszcze wyposażony w napęd na cztery koła. W tej chwili mamy do czynienia z Ignisem trzeciej generacji i tak szczerze mówiąc ma on tylko jednego konkurenta w swoim segmencie. Znajdujemy się w winnicy Jaworek. To jest zaledwie fragment tego, co można znaleźć na terenie tej winnicy. Mówimy o jednej z największych winnic na terenie Polski. Ignis ma typowo miejskie rozmiary. Długość nadwozia 3,7 metra. Teraz pytanie, czy na co dzień będzie funkcjonalny? W praktyce najłatwiej sprawdzić to, pakując wino do środka do tego samochodu. Ale najpierw będzie o bagażniku. W zależności od wersji, od systemu zastosowanych tutaj foteli, które można przesuwać. Zobaczcie, to jest bardzo fajny, sprytny system. Jeden przesunięty. Zaraz będzie przesunięty drugi. Ale oczywiście można też położyć oparcia foteli i wtedy uzyskujemy całkiem sporą przestrzeń. No i zaraz będziemy pakować wino. No i co, Jarek, powiesz? Dobrze, Rafciu. Ładuj dalej. Oto żywy dowód funkcjonalności Ignisa. Weszło 40 kartonów. Po złożeniu oparć tylnych foteli do środka mieści się ponad metr sześcienny. I co ty, Jarek, na to powiesz? Świetnie, Rafał. Cieszę się, że udało ci się zapakować aż 40 skrzynek wina do naszego samochodu, ale mam taką propozycję. Wiesz co, może tak wstrzymajmy się ze smakowaniem tego wina do czasu, dopóki nie dojedziemy na miejsce, nie wysiądziemy z samochodu. Wistrom. Takim tam sobie pośmigał. Tak, pośmigał, pewnie. Dzień się kończy, na dworze coraz zimniej. W samochodzie to przynajmniej ogrzewanie działa. A jak ktoś się postara, to i papier toaletowy znajdzie. Nareszcie, Rafał, zjechaliśmy z asfaltowej drogi i teraz to, co nazywa się, wiesz, powiem ci szczerze, przygodą dla prawdziwego faceta. No dobra, zgadzam się, ale musisz przyznać, że w mieście mój samochód ze skrzynią CVT i napędem naprzód sprawdzał się fantastycznie. Ale to ty masz all grip. Wsiadaj. Raz, dwa, trzy, wieziesz mnie, ty. Teraz cię powiezie prawdziwy facet. Rafał, jak myślisz, czego się kierowcy najbardziej obawiają, dojeżdżając do bardzo stromego zjazdu? Takiego jak tutaj, czyli pokrytego śliską trawą. No ja myślę, że zerwania przyczepności i sytuacji, kiedy kierowca traci kontrolę nad samochodem, który się zamienia w wielkie sanki. No właśnie, i teraz tak. Ten Ignis wyposażony w All Grip posiada specjalny system, który nie dopuszcza do zerwania przyczepności podczas zjazdu. Tutaj mamy przycisk na środku, na konsoli, proszę bardzo. Włączamy go, ruszamy i teraz ja zdejmę nogę z pedału gazu i słyszysz, co się dzieje. Samochód sam dohamowuje odpowiednie koło. Dokładnie. Ten system cały czas przyhamowuje samochód i nie pozwala
na rozpędzenie się powyżej prędkości, proszę bardzo, 10, 12, 15 km na godzinę. Proszę bardzo, nogi na zewnątrz, a samochód sam hamuje. Suzuki w swoich samochodach stosuje różnego rodzaju napędy na wszystkie koła. Można powiedzieć, że ogólnie to rodzina systemów All Grip. A tutaj jest zastosowane rozwiązanie, które nazywa się All Grip Auto, czyli system, który nie wymaga żadnej interwencji ze strony kierowcy. Mówiąc krótko, przednie koła zaczynają się uślizgiwać, tracą przyczepność, część momentu napędowego idzie na tylne koła, wtedy ten przednio-napędowy samochód zamienia się w auto czteronapędowe i maksymalny rozdział to jest 50 na 50. Zresztą, no, Rafał, widzisz, po jakich drogach my jeździmy. To jest droga do zrywki. Dokładnie, to nie jest typowa terenówka, a ten samochód naprawdę znakomicie sobie radzi właśnie w takich warunkach. Ale też zwróć uwagę, że to świadczy o wszechstronności tego samochodu. Z jednej strony znakomite auto do jazdy po mieście, niewielki, malutki, potrafi też odpowiednio przyspieszyć, bardzo dobrze że trzyma się drogi nawet podczas tej szybkiej jazdy po zakrętach, a z drugiej strony no zaskakująco sprawny jest właśnie w terenie. Kupiłbyś sobie taki samochód, nie? Kupiłbym, to miałbym już dwa Ignisy, bo jednego mam z przekładnią CVT. No rozumiem. Halo wóz. Rafał, proszę cię, żebyś się teraz nie rozłączał, bo chciałbym usłyszeć twoją reakcję na wjazd do Bystrzycy Kłodzkiej. Wow. Powiem ci, że gdybym zmrużył oczy, to tutaj jest jak w Toskanii, miasteczko średniowieczne, niesamowite. Rafał, nie zmrużaj oczu, bo po prostu nie będziesz widział piękna tego miasteczka. Ale to jest fantastyczne. Widzę pomnik. Co to za pomnik? To jest pręgierz, bo jesteśmy na tak zwanym małym rynku, a tam kawałek dalej znajduje się jedyne w Polsce muzeum filumenistyczne, bo kiedyś w Bystrzycy była fabryka zapałek. Cały czas poruszamy się po starej części Bystrzycy. Po Starobruku. Tak, dokładnie po Starobruku. Wjeżdżamy teraz na Plac Wolności, czyli ten, można powiedzieć, główny bystrzycki rynek. I teraz, wiesz co, połączymy przyjemne z pożytecznym. Kawa. Czyli będziemy... Nie. Będziemy zwiedzali cały czas Bystrzycę Kłodzką, ale przy okazji zjeżdżając w dół bardzo stromą uliczką przez bramę wodną po Starym Bruku, odzyskujemy energię. To znaczy tu właśnie można zauważyć, jak działa ten system odzyskiwania energii. Zdjęta noga z pedału gazu. Od czasu do czasu musimy docisnąć pedał hamulca, bo to jest naprawdę stromo. I w tym momencie energia jest odzyskiwana, przekazywana do akumulatora, który z kolei zasila silnik elektryczny wspomagający silnik spalinowy. Skończyłem. Zajmująco opowiadasz o technologii. Kawę chciałeś. Tak, ale ja chciałem kawę w kawiarni, a nie kawę z termosu i rozumiem, że dwa dni ciągnąłeś mnie po drogach Dolnego Śląska, żeby mi teraz lać kawę do metalowego kubka. Nie no, po prostu kawę ci leję, bo chciałeś tą kawę. Natomiast do Bystrzycy przyjechaliśmy w zasadzie z jednego powodu. Po prostu... No? Ja się tu urodziłem.
No i super! Ale widzisz, mam taki archiwalny przewodnik po Dolnym Śląsku, a tutaj one mnie nie piszą. Bo on jest archiwalny z 65 roku, a ja wtedy już we Wrocławiu mieszkałem. Aha, rozumiem. To co, kończymy i jedziemy. Prostą drogą. Najprostszą, jaką sobie tylko można wyobrazić. A mogę kawę skończyć? Dopij, ja również dopiję. Zamierzasz tędy zjechać? Oczywiście, że tak. A damy radę? Rafał, my nie damy rady? 18 centymetrów prześwitu. I teraz niech ktoś mi powie, że Ignis nie jest wszechstronnym samochodem. Do miasta. Poczekaj na mnie, ja jeszcze jestem na schodach. Rafał, powiedz mi teraz, dokąd jedziemy? No jak to dokąd? Na wschód, tam musi być cywilizacja. No dobrze. Najbardziej podobało mi się jeżdżenie po schodach. Nie ucierpiał żaden zabytkowy kamień w bruku, ani tym bardziej żadne nowoczesne Suzuki, ale sami tego nie próbujcie. Mi najbardziej podobało się to, że mogłem odwiedzić moje rodzinne miasto, w zasadzie dwa rodzinne miasta. Uważam, że Dolny Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce. Co tam w Polsce? W Europie. Pełna zgoda. A Ignis to samochód fantastyczny. Po wizycie na ASP we Wrocławiu mogę powiedzieć, pozytywnie się wyróżnia. Niewielkie zużycie paliwa, design z odrobiną ekstrawagancji, przestronne wnętrze, słowem świetny samochód do jazdy nie tylko w mieście. Dlatego dostaje od nas atest Suzuki Show. That's what I'm talking about.